Księga Nehemiasza, rozdział 5, część 1. Wtedy wszczął się wielki krzyk pospólstwa i ich żon na braci żydowskich. I tak, byli tacy, którzy mówili: naszych synów i nasze córki musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże i utrzymać się przy życiu. Praca przy odbudowie murów zajmowała cały dzień. Trzeba było albo pracować, albo trzymać straż i być w pogotowiu, żeby odeprzeć napad pogańskich sąsiadów. Także ludzie biedni już nie mogli pracować na to, żeby się utrzymać. I było wielu takich, którzy stanęli przed perspektywą, że będą musieli sprzedać w niewolę swoje dzieci, żeby mieć co jeść. Byli też tacy, którzy mówili: nasze pole, nasze winnice i nasze domy musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże w czasie głodu. Byli też tacy, których sytuacja była trochę lepsza. Nie musieli jeszcze sprzedawać w niewolę swoich dzieci, ale pozostawało im tylko sprzedać swoje pola, swoje winnice i swoje domy. Byli wreszcie tacy, którzy mówili: pożyczyliśmy pieniędzy na opłacenie podatku królowi, zabezpieczając je naszymi polami i naszymi winnicami. A przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie. A oto my musimy zaprzedawać w niewolę naszych synów i nasze córki. I niektóre z naszych córek już są zaprzedane, a my nie mamy w naszym ręku na to sposobu, gdyż nasze pola i nasze winnice należą do innych. Byli wreszcie tacy, których kłopoty zaczęły się od tego, że nie mieli pieniędzy na zapłacenie podatków. Zapożyczyli się, a potem musieli pracować przy odbudowie murów i nie mogli oddać, więc stracili swoje zastawy, a teraz nie mieli co jeść i też musieli sprzedać swoje dzieci. I już niektórzy z nich to zrobili, zaczynając od córek. I zapłonąłem wielkim gniewem, gdy usłyszałem ich krzyk i te słowa. Rozważyłem więc tę rzecz w swoim sercu i zbeształem przedniejszych i naczelników tymi słowy: ciężkie brzemię nakładacie jeden na drugiego. Następnie zwołałem przeciwko nim wielkie zgromadzenie. Kiedy Nehemiasz dowiedział się o tym, w jakiej sytuacji znaleźli się biedni Żydzi, bardzo się rozgniewał. Rozgniewał się na tych bogatych Żydów, na naczelników rodów, którzy wykorzystywali to, co się działo, żeby pomnożyć swój majątek kosztem tych, którzy i tak mieli niewiele. Zwołał zgromadzenie i sam określił to jako zgromadzenie przeciwko nim. Chciał ich napiętnować przed wszystkimi. I rzekłem do nich: myśmy według naszej możności wykupili naszych braci, Żydów, zaprzedanych poganom, a wy sprzedajecie nawet waszych braci i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli i nie znaleźli słowa odpowiedzi. Zaczął od opowiedzenia, co zrobił sam. Tutaj też można się dowiedzieć, jak to się stało, że tylu Żydów mogło wrócić z Nehemiaszem do Judei. Okazuje się, że on i jeszcze jacyś inni, których tutaj nie wymienił z imienia, poświęcili swój majątek i wykupili swoich rodaków z niewoli. Także postępowali całkiem inaczej niż ich rodacy w kraju, którzy wykorzystywali ciężką sytuację swoich rodaków, żeby pomnożyć swój majątek, a im odebrać wszystko i uczynić niewolnikami. Ci, których oskarżył, milczeli, bo nie mogli się w żaden sposób wytłumaczyć z tego, co zrobili. I mówiłem dalej: niedobra to rzecz, którą robicie. Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem, aniżeli narażać się na zniewagi pogan, naszych wrogów? Nehemiasz mówił dalej. Powiedział tym bogatym, że to, co robią, jest grzechem przeciwko Bogu, ale też głupotą, bo jeżeli wszyscy razem nie będą budować murów, to te pogańskie ludy zapanują nad wszystkimi Żydami, i nad biednymi, i nad bogatymi, i także ci bogaci będą musieli znosić zniewagi ze strony tych pogan. Również ja, moi bracia i moi słudzy, Mamy u nich wierzytelność w pieniądzach i w zbożu, lecz my ją im odpiszemy. Ci biedni Żydzi zapożyczali się nie tylko u swoich naczelników i bogatszych sąsiadów, ale także u Nehemiasza i u jego braci i u ludzi, którzy służyli Nehemiaszowi, którzy przybyli z Babilonu. I Nehemiasz zapowiedział, że on i wszyscy ci, którzy przybyli razem z nim, darują te długi. Niech za Jezusem stanie, kto żołnierz Jego jest. Podnieśmy w górę sztandar, nie padnie ono, nie. Wiktorie będą z nami, gdy wodzem naszym Bóg, aż wróg nasz pokonany, do Jego padnie nóg. Niech za Jezusem stanie, kto z Niego siłę ma. Nie miecza posiadanie, lecz Pan zwycięstwo da. Przywdziejmy zbroję pełną, błagajmy Pana chwał, by tam, gdzie Go zawezwą, Chrystusa żołnierz stał. Więc za Jezusem stańmy, trud walki krótka rzecz. Dziś szczęk oręża z nami, zaś jutro chwały śpiew. Ten, kto zwycięzcą będzie, sam król obiecał to. Koronę życia weźmie, poniesie wiecznością, poniesie wiecznością.